Jak naprawić błąd? Nie można uruchomić programu, ponieważ nie znaleziono. I tutaj nazwa pliku DLL. Pliki DLL są to pliki bibliotek. Jeśli system wyświetla komunikat, że takiego pliku nie może znaleźć, oznacza to, że musimy zaktualizować nasze biblioteki Microsoft Visual C++. Przechodzimy na stronę Softpedii. Link jest w opisie i tutaj mamy mcrip Visual C++ Installer. Klikamy Download i tutaj Softpedia Secure Download i ściągamy instalator bibliotek Visual C++. A sobie wrzucę na pulpit i zaraz odpalimy. Ten instalator zaktualizuje nam wszystkie wersje bibliotek. Czyli jeśli brakuje nam wielu plików, instalacja sprawi, że te pliki znajdą się w naszym komputerze. Mamy tutaj zaznaczone wszystkie biblioteki Visual C++. Klikam Next, Install i to wszystko. Instalują się wszystkie biblioteki C++. Po instalacji program powinien działać. Jeśli nie chcesz instalować żadnych programów, możesz ściągnąć też biblioteki ręcznie. Ale jeśli w Twoim systemie brakuje wielu bibliotek, będziesz musiał ściągnąć wiele bibliotek. Można to zrobić na stronie dll-files.com i tutaj wpisać po prostu bibliotekę, jaką potrzebujesz. Kliknąć dalej Search, czyli szukaj. No i tutaj mamy bibliotekę, następnie ściągnąć ją na dysk. A on też powiedzmy, że pokażę, jak to zrobić. Tutaj dalej mamy do wyboru wersję 32 i 64-bitową. Jeśli masz system 64-bitowy, musisz ściągnąć obie wersje. OK, ściągnijmy sobie najpierw 32-bitową. Tutaj w tle nam się cały czas instalują biblioteki C++. Okay, też sobie wrzucę na pulpit i tak samo zrobimy sobie z biblioteką 64-bitową. Te pliki należy rozpakować. I odpowiednio plik DLL, plik biblioteki 32-bitowej skopiować do folderu Windows System 32, a plik 64-bitowy do folderu c2.ugłośnik Windows Sys Windows 64. Tutaj cały czas nam się instalują biblioteki i po chwili wszystkie wersje Microsoft Visual C++ zostały zainstalowane. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę itsbirk.com i dziękuję za oglądanie.